odizolowany od świata zewnętrznego, ciemny i tajemniczy dwór Montpellierów bywa odwiedzany tylko przez przygodnych niedowiarków. W jego rejony zapuści się czasem listonosz lub mocno wystraszony młody gazeciarz. Tym, którzy odważą się wybrać z wizytą, nie starcza już jednak sił na okazanie życzliwości jej właścicielce, sędziwej pani Kamczatce. Ponurość tego miejsca zdaje się jej jednak wcale nie przeszkadzać. Ba, odpowiada ona staruszce wręcz idealnie. Jest to jednakże zaledwie początek naszej historii. Nie trudno bowiem znaleźć takich, co dają wiarę w opowieści o martwym kocie. Tak, martwym kocie, który to ponoć zamieszkuje szafę we dworze Montpellierów i budzi się o określonych porach dnia na specjalne posiłki złożone z pająków, własnoręcznie łapanych, schorowanymi i powykrzywianymi dłońmi staruszki. Wątła wyobraźnia tychże bogobojnych łatwowierców doprowadza ich do podejrzenia, iż kot Montpellier musi być duchem zmarłego męża starszej pani, Henry'ego. Ale skąd biorą się te opowieści? Tego już nie wie nikt.